Cieszymy się, że możemy dzisiaj dalej kontynuować nasze rozmowy. Chcielibyśmy dzisiaj zarzucić taki temat, bo na pewno też go nie wyczerpiemy, ale rzucić taką informację na temat specjalizacji i tutaj jak gdyby tylko i wyłącznie chodzi mi o proroków, nie o inne urzędy, tylko i wyłącznie chodzi mi o to. Więc nie będzie to długa jakaś rozmowa, bo rzucimy kilka takich ważnych informacji. Czemu też to? Dlatego, że jak przyglądam się w ogóle takiemu życiu ludzi, to mam wrażenie, że ludzie chcą, tak jak żyją byle jak, tak byle jak chcą też chodzić z tym Bogiem i w byle jaki sposób w ogóle potem powiedzmy to Królestwo Boże jest prezentowane. A tak naprawdę nie o to chodzi. Chodzi o to, że prorok jako Boży urzędnik jest bardzo ważną osobą w Kościele, jak każdy urząd, tak? Tak. Ale generalnie ten urząd przynosi słowo od Boga, więc prawda jest taka, że jakie jest to słowo od Boga, tak? Czy są to wymysły duszy, czy są to jakieś w ogóle, jak my to śmiejemy się tutaj, astralne kierunki, tak? Tak. W konsekwencji nikt potem nie wie o co w ogóle chodzi i tak dalej. Stąd tak naprawdę chcielibyśmy dotknąć tego tematu tej specjalizacji. Tak jak mówiliśmy w tych wcześniejszych w ogóle odcinkach i tak dalej, nie od razu człowiek widzi swoją specjalizację, tak samo jak nie od razu człowiek jest w stanie określić w ogóle tak naprawdę kim jest, tak? Czy jest w ogóle jakimś urzędnikiem, czy nie jest urzędnikiem. Ale generalnie ten odcinek jest tylko i wyłącznie do proroków, do tych, którzy uważają, że są na urzędzie. I dotkniemy tematu specjalizacji, czyli ty jako prorok, jako ten Boży urzędnik musisz wiedzieć, jaka jest w ogóle twoja specjalizacja, ponieważ tak naprawdę, bo jeśli to nie jest określone, to ja obserwuję coś takiego, że ludzie z lęku zajmują tak zwane stanowiska obronne, czyli od razu jestem tym najwyższym. Najwyższym generałem, wszystkim w ogóle, wszystkim jestem. Ja wiem, okej, ale wszystkim, czyli kim? Prorokiem. Ja mówię, no dobrze, to już wiemy, ale jaka jest w ogóle twoja specjalizacja? I tutaj się najczęściej dotyka tego tematu, w którym ludzie nie wiedzą, niestety. Częstą też definicją jest to, że jestem tym prorokiem do narodów, ale co to też znaczy? Bo ja nie rozumiem w ogóle tego, co to znaczy, że jestem tym prorokiem do narodów. Nie wylewam tego, że tak powiem, z kąpielą, bo to też nie o to chodzi. Ale co to znaczy, że jestem tym prorokiem, powiedzmy, do narodów? I wiecie, ja najpierw powiem o sobie, potem też o kilka rzeczy zapytam Tadzia. Tak jak wiecie z mojego życia i z mojej służby, że przez 11 lat byłam osobą, która była stricte pomocą przy służbie Artura. Nie od razu rozpoznawałam, powiedzmy, swoje takie szczególne jakieś tam powołanie i tak dalej, więc chodziłam w namaszczeniu zwykłego wierzącego. Byłam żoną, byłam pomocą i byłam osobą, która tak naprawdę może robić te szlachetne rzeczy, które może robić każdy wierzący, czyli ewangelizować, uzdrawiać, uwalniać, wskrzeszać. To jest tak. I ja tak sobie funkcjonuję przez 11 lat. Jest mi w tym dobrze, rozwijam się w tym, jestem w tym szczęśliwa. I w roku tam, powiedzmy, 2015-2016, to nawet chyba było ciutkę wcześniej, dostaję słowo od, powiedzmy, pomazańca proroczego odnośnie mojej specjalizacji jako proroka. I ja wam to przeczytam, bo ja mam te rzeczy sobie, spisałam sobie specjalnie z tego proroctwa, żeby je wam przeczytać, bo jest to stricte związane w ogóle z moją usługą. Jasne. Dlatego, że
jest wiele opakowań proroczych. Wiele. Ponieważ różne mamy osobowości. I to jest nieprawda, że wszyscy jesteśmy do tego samego. Dlatego bardzo ważne, żeby się prawidłowo w ogóle odczytać. A ja dostałam takie słowo, że Bóg zdziera zasłonę z moich ust, że widziałam niegodziwość i wiele lat milczałam, ponieważ nie miałam odwagi, aby pewne rzeczy mówić. Będziesz Jego głosem, Jego ustami. Będziesz znakiem sprzeciwu wszelkiej niegodziwości. Bóg naznacza Cię namaszczeniem odwagi, siły i mocy. Będziesz znakiem Jego sprawiedliwości, prawdy w czasach niegodziwości. W czasach obrzydliwości będziesz naznaczać Boży standard. Bóg daje Ci namaszczenie prorocze, namaszczenie, aby uwalniać ogień, aby deptać wszelką potęgę nieprzyjacielską. Bóg namaszcza Cię i mówi, będziesz moim proroczym posłańcem, znakiem sprzeciwu wobec religii. To jest generalnie takie, coś takiego głównego, co towarzyszy mojej usłudze. Widzę Ciebie, jak wchodzisz do miejsc i zaczynasz wywracać stoły i mówisz, tu w tym domu jest wszystko nie tak. Tu w tym domu jest wszystko nie tak, jak powinno być. Jest to świątynia Boga, a nie synagoga szatana. I generalnie te słowa, które ja dostałam, one są współmierne z moją specjalizacją. I z Tobą. I ze mną, ponieważ ja mam taką osobowość. To jest moja specjalizacja. Dalej się rozwijam. Ale te słowa, które były wypowiedziane do mnie, one są mocno ze mną takie zespojone. Ktoś kiedyś mnie zapytał, czemu zrobiłaś te tatuaże? Dlatego między innymi, że jestem znakiem sprzeciwu wobec religii. Ponieważ nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, co człowiek ma na swoim ciele. Znaczenie ma to, co z ust człowieka wychodzi, bo to człowieka w ogóle kala, co wychodzi z jego ust. Ale czemu w ogóle o tym mówię? Dlatego, że powiedzmy, ja jestem takim opakowaniem proroczym, prawda? Tak. I wielu ludzi, przyglądając się na moje życie, wzięło przykład z mojego opakowania. A to jest błąd, ponieważ ja jestem takim opakowaniem, ściśle związanym z mandatem, którym dostałam od Boga. Ale powiedzmy, ktoś nie ma takiej osobowości jak ja, absolutnie ma zupełnie inną osobowość i wziął tylko i wyłącznie przykład z mojego opakowania, tak? Tak. I co mamy? Mamy karykaturę. Czyli nie mamy człowieka, który jest spójny sam ze sobą. I takich w ogóle, że tak powiem, wynaturzeń w perspektywie w ogóle proroczej jest dużo. Ponieważ jeśli jest niskie poczucie własnej wartości, tak? No to generalnie z tego systemu takiego obronnego człowiek od razu powie, no jestem tamtym, tym takim, no nie wiem, no generałem, tak? Ale pytanie, czy dostałeś taki mandat od Boga? I czemu o tym mówimy? Bo to jest ta przestrzeń, o której ludzie nie chcą rozmawiać. Nie chcą rozmawiać, bo moim zdaniem nie mają ludzie rzetelnej informacji w ogóle od Ducha Świętego, tak? W ogóle w jakim kierunku mają się na przykład rozwijać. Wiesz co, ja pozwolę sobie jak gdyby coś powiedzieć o Tobie. Bo rzuciłam sobie ostatnio okiem na to proroctwo, które Sergio Giusti do Ciebie w ogóle wypowiedział. I tak w ogóle wczoraj nawet o tym z Arturem też sobie rozmawialiśmy trochę, że zawsze właśnie Ciebie kojarzyłam z jakąś głębią. Z jakimś dłubactwem, z czymś, że ty w ogóle w czymś dłubiesz w ogóle i dłubiesz, tak? Jak gdyby twoja osobowość nie jest tam powiedzmy też osobowością, że w ogóle wyjdziesz, złapiesz za miecz, w ogóle nie wiem, podetniesz w ogóle gardło, wyleje się krew i tak dalej, ale jesteś dłubakiem. Tak. I jak sobie odczytałam to, odsłuchałam to proroctwo, to w ogóle mówię, no Sergio do ciebie takie rzeczy powiedział. Powiedział do ciebie, że widzi, że jesteś człowiekiem objawienia. A człowiek objawienia jest silnie związany w ogóle ze słowem. Że widzi w ogóle, że jesteś dłubakiem w ogóle w słowie i co dalej, że widzi w ogóle przy tobie nauczanie. I to jest ta przestrzeń, w której ty poruszasz się i to jest ta przestrzeń, w którą ty też wszedłeś, nie? Tak. Czyli można powiedzieć, że tutaj w tym słowie również od pomazańca Bożego Bóg określił twoją specjalizację. I teraz kolejny ważny temat. Kościół musi to rozpoznać. Tak.
bo ja w ogóle nie uważam, że ktoś właśnie mówi, no jestem tym, a Kościół tego nie rozpoznaje. To chyba jakaś tam po prostu jest lewizna, tak? W ogóle ty, powiedzmy, prowadzisz w Kościele też nauczania, fundamenty wiary. Czyli generalnie jest Tadzio ściśle też związany z tym, jakie słowo dostał od Ducha Świętego, prawda? Że w ogóle rozwijasz się w ogóle w tym kierunku, tak? Że w ogóle przychodzi pomazaniec w ogóle Boży, rozpoznaje w ogóle nad tobą, że widzi w ogóle objawienie, widzi nad tobą w ogóle temat w ogóle związany z nauczaniem, tak? I ty wchodzisz w ogóle w tą przestrzeń. I teraz tak. Są słowa, które powiedzmy prorok wypowiada nad daną osobą, która wchodzi w jakąś tam publiczną służbę i nie zawsze ono jest od razu tym, co się wydarzy, ale jest zaproszeniem do współpracy z Bogiem. I ja to słowo, które ja dostałam, ono było i gwarantem, ponieważ ja zaraz natychmiast zaczęłam w ogóle usługiwać w sposób publiczny i z uwagi na to, że milczałam właśnie lat naście, oglądając różne rzeczy, ja w ogóle, że tak powiem, ktoś, kto mnie autoryzuje, ktoś, kto mnie w ogóle odpala, tak? W moim przypadku jest to i gwarantem, ale i też zaproszeniem, jak gdyby przez Ducha Świętego, do dalszej w ogóle z Bogiem współpracy. I u Ciebie też tak jest, że jak gdyby jest to od razu jakiś gwarant, powiedzmy, zaczynasz w ogóle coś robić, tak? Ale i zaproszeniem przez Ducha Świętego do dalszej współpracy. Jaka moja, że tak powiem, też prośba z uwagi na miejsce, które w ogóle mam od Boga i z uwagi na urząd, który piastuję. Żebyście, kochani, rozpoznali swoją specjalizację. To jest bardzo istotne. Czy jakby powiesz, Tadziu, na to tak, że to jest bardzo istotne, żeby człowiek w ogóle rozpoznał swoją specjalizację? Znaczy w ogóle, no, ludzie muszą wiedzieć, kim są, no bo tak. To tak jakby trochę... No, tylko ta informacja, jestem prorokiem, jest za mało. Ale jasne, jakby to, co powiedziałeś na samym początku, ważne jest to, że rzeczy i tak były spójne z twoją osobowością. Tak. To, co powiedział do mnie Sergio, w ogóle tak naprawdę w pewien sposób, w 90% było na wyrost w stosunku do tego, co ja wtedy robiłem. Tak. To nie było coś takiego, że on przyszedł, potwierdził w ogóle, że ja taki jestem w ogóle i tak działam, w ogóle to robię, bo nic tak naprawdę, albo jakieś niewielkie elementy w tamtym okresie czasu w ogóle się działo w moim życiu, bo siedziałem za mikserem. Więc no, robiąc te wszystkie techniczne rzeczy, jakby no, nie jestem w stanie też zorganizować innej przestrzeni. Ale to, co on powiedział, było spójne z moimi pragnieniami. Tak. Ja chciałem nauczać ludzi, bo lubię mieć kontakt z ludźmi, nie lubię być płytki, nie lubię płcizny takiej, że po prostu poruszamy się tylko jakby po jakimś wierzchu zagadnienia, tylko zawsze jest coś głębiej, jest jakaś rzecz. I to, co on powiedział, w ogóle, ja mogę powiedzieć tylko amen, dlatego że wiedziałem jedną rzecz, chcę mieć coś wspólnego z nauczaniem. Ja jakby, ponieważ to było na wyrost, to ja od razu się porównałem tak z Derekiem Princem, z Hagenem w ogóle, nie wiem, z Arturem w ogóle, mówię, kurczę, nie, w ogóle... Jak wypadłeś? Nie, w ogóle nie wypadłem, nie dobiegłem. Nie, i no to było dla mnie duże, ale z drugiej strony ja potraktowałem Sergio jak proroka. Znałem zasady takie, że nie chciałem się z Sergio przywitać, żeby nie wiedział o mnie nic. I w ogóle tak naprawdę akurat byłem, o tyle to było dla mnie korzystne, że byłem na samym końcu, w ogóle nie siedziałem z przodu, więc no nie mógł sobie pomyśleć, że jestem kimś ważnym, że siedzę z przodu, tylko jestem jakimś tam człowiekiem z tyłu. I to, co powiedział, mnie to mocno zbudowało. Mhm. Pamiętam też te słowa, które on do mnie powiedział i mówię, to było spójne, ale tak naprawdę zanim zaczęły się rzeczy manifestować, to minęło bardzo dużo, dużo wody. Chodzi o to, że ja się od razu nie nazwałem, że jestem prorokiem, nie nazwałem się, że jestem nauczycielem i ja w ogóle wiedziałem, że lubię to robić. Na jakichś przestrzeniach na tyle, ile potrafiłem, na tyle, ile słowa gdzieś tam w Biblii byłem w stanie sobie, nie wiem, przeczytać, w ogóle przeanalizować i tak dalej, małymi kroczkami sobie coś dłubałem, ale we mnie te wszystkie nauczania w ogóle, czy Artura, czy Dereka Prince'a, czy Hagena wpadały. Dla mnie to stanowił taki fundament. I ja na tym zacząłem się opierać i zacząłem też te same prawdy jakby mówić dalej ludziom. Słuchaj, to jest tak, no nie można obejść fundamentu. Tak. Jeżeli zbudujemy dach, to w ogóle dach nie musi się na czymś zamocować. Potrzebny jest fundament. Jeżeli ludzie fundamentu nie zbudują, to jest kicha. Ja nieraz mówiłem na fundamentach, że
Można się pomylić przy fundamentach. Ja, budując ten dom z Malwiną, pomyliłem się przy fundamencie. Przyniosłem nie ten projekt, co potrzeba. Ludzie wylali fundament, mówię, kurczę, chyba jest coś nie tak, ale jeszcze nie wiedziałem, co jest nie tak, nie? Mówię, chyba nam tu brakuje czegoś. No, gdyby w ogóle, gdybym tego nie zweryfikował, to nie mielibyśmy tej przestrzeni z oknami, no bo... To ciągle by było. Byłoby jedno okienko, nie? No bo nie ten projekt. Poszła aktualizacja, nie doniosłem aktualizacji, oni wylali fundament, dobrze, że to był ten sam dzień i można było zrobić jeszcze jakąś korektę, więc wiem, że można pomylić się na pułapie fundamentów, tak. Można czegoś nie dorobić, tak. W ogóle i teraz, czy na przykład w ogóle brak jakiegoś tam elementu no, może stać dom? Oczywiście, naprawdę, bez tego moglibyśmy żyć, nie? Tylko jakby nie o to nam chodziło, właśnie my chcieliśmy to. I dlatego ja podjąłem taką decyzję, że chcę ludziom pokazywać rzeczy też na połapie swojego życia, swoich doświadczeń, że jeżeli pewnych rzeczy nie zrobimy, ewentualnie będziemy omykali, to poniesiemy po prostu tego konsekwencje. I to, co powiedziałaś, że ludzie muszą się nazwać, tak, ludzie muszą się nazwać, tylko ten proces też trwa. Tak. To nie jest coś takiego, to takie w ogóle, ja bardzo prosto podchodzę do Biblii i tam jest napisana taka rzecz. Pierwszy to jest co cielesny. Potem to jest co duchowe. I teraz tak, jak się rozwijają dzieci? Czy dziecko wie, kim chce być? Większość dzieci, 99,9% dzieci w ogóle nie wie, co będzie robiło w życiu. Są ludzie... A potem chcą być rodzicami. A potem tak. Albo stają się rodzicami. Nagle i tak nie wiedzą, kim chcą być, nie? Ale to przychodzi, że staje się rodzicem, nie? No i to zawsze to nie ja mówię, jeżeli ktoś chciał śmieciarko jeździć, nie? No, szambiarzem, no. No i teraz, no on coś tam było, coś tam świtało, coś z dużym samochodem, nie? No i właśnie, zobacz, i teraz fajne było to, że on tak naprawdę miał jakieś objawienie w ogóle siebie, że kręciły go duże rzeczy. Jasne, no szambiarka, śmieciarka, no akurat nie ten kaliber, ale jeździ tirem. I w ogóle dzieci wiedzą troszeczkę w ogóle, kim chcą być, wiedzą, jakby mają jakiś zarys swoich talentów, tudzież pewnych braków, tak. I oni w tym kierunku idą, a naszym zadaniem w ogóle jako ludzi proroczych w ogóle, czy starszych, czy apostołów w ogóle jest wyposażanie ludzi, pokazanie ok, zobacz, ale masz ten talent, to jest twój. Reszta to jest jakieś tam, powiedzmy, twoje opakowanie osobowości, ale ty musisz wiedzieć, kim jesteś, bo inaczej będziesz cały czas mylił się w podejmowaniu decyzji. Pamiętam przecież, jak my zaczynaliśmy, to my robiliśmy wszystko. W ogóle Artur zawsze powtarzał taką rzecz, że w ogóle człowiek to jest taka samodzielna jednostka bojowa. Musisz umieć wszystko. Jako lider musisz umieć wszystko. Musisz śpiewać, musisz grać, musisz jakieś trzasnąć kazanie, musisz głosić Ewangelię, musisz dzielić człowiekowi, nie wiem, słowa mądrości, słowa wiedzy w ogóle i tak dalej. Musisz zrobić wszystko. Dlaczego? Bo musisz być drożnym kanałem. Jasne, że teraz możemy dojść do opakowania ludzi i każdy to zrobi na swój sposób. Jeden zrobi, nie wiem, miałem sen, drugi, nie wiem, widział coś, nie? Ale on to zrobi. I ja też do tego tak podchodziłem, że badałem się, w których przestrzeniach jest mi wygodniej. Robiliśmy wszystko, i techniczne rzeczy, i lubię robić techniczne rzeczy, głosiliśmy Ewangelię, uzdrawialiśmy, wskrzeszaliśmy, w różnych przestrzeniach byliśmy. I teraz ja też, to co ty zawsze powtarzałaś, że trzeba poznać siebie. Człowiek, który poznaje siebie, wie na przykład, ok, mogę to zrobić, nie jestem mistrzem. Panie Jezu, teraz pomóż mi w tym, tak. Bo ja nie jestem, w ogóle potrzebuję Ciebie, bo tu mnóstwo rzeczy mi brakuje, ale jestem gotowy to zrobić. Wiem, że Ty jesteś większy, w ogóle jesteśmy w stanie, idziemy, nie? Przecież pamiętam, jak próbowaliśmy Twoją mamę wskrzesić. Kurczę, dla mnie to było w ogóle... Nie spotkałem się z czymś takim w ogóle do tej pory. Fajnie się o tym rozmawia, fajnie się to czyta w książce, a zupełnie inaczej, jak się... Siedzi realnie przy trupie i... Dokładnie. I teraz w ogóle, no, co nas zbudowało? To, że w ogóle idziemy z tym Bogiem i jaka by nie była, powiedzmy, rzecz do zrobienia, to my jesteśmy i teraz w ogóle Duchu Święty w ogóle pomóż nam działać w tej kwestii, nie? I tak się budowaliśmy. Byliśmy otwarci w ogóle na każdą przestrzeń. Nie to, że o, ja tylko do wskrzeszania, ja tylko do uzdrowienia, ja coś tam. Ja też jakby nie chcę generalizować, bo to nie o to chodzi, bo ludzie w pewnych przestrzeniach się też dobrze odnajdują. Tak. Naprawdę. Ale muszą mimo wszystko wiedzieć, czym się stają, albo kim się stają, a kim nigdy nie będą. I pozostanie to w ich mrzonkach, a potem przerodzi się to we frustrację. Tak. Wracając jeszcze do tego tematu właśnie specjalizacji, jak ja to też widzę.
Jest to silnie w ogóle związane też z tym, ten mandat od Boga, ta specjalizacja w ogóle od Boga, jest silnie w ogóle też związane z ochroną. Tak. Bo to jest w ogóle tak jakby, nie tak jakby, tylko tak jest, to jest zadanie, które jest zlecone od Boga. Czyli tak jak my to zawsze mówimy, Bóg jak coś zleca, to płaci rachunki, tak? Tak. W ogóle nie zostawia nas gołymi i tak dalej, tylko płaci swoje rachunki. I zadania, które są nam zlecone w ogóle od Boga, to one w ogóle są realizowane i są chronione w ogóle przez Boga. I ja na przykład doświadczam tego, że to, co ja robię, choć nie jest to w ogóle łatwe, dlatego że jestem prorokiem, ale jestem też przy tym kobietą. Tak. I jeśli chodzi w ogóle o temat związany, powiedzmy, z Polską, no to nie jest to w ogóle łatwe, ponieważ ja nie dość, że mam słowo takie, jakie mam, słowo konfrontujące, przeciwko wszelkiej religii, głupocie, prawda, w ogóle właśnie powiedzmy, mogę w cudzysłowie wywalić stół, tak jak w przypadku porwania w ogóle Biblii, tak, i powiedzenia różnych rzeczy, to na dokładkę jestem kobietą, jestem też fundamentalistką, głoszę w ogóle w kościele, czyli to się w ogóle nie podoba. Ale jest to coś, co jest mi dane od Boga. Jest to spójne z moją osobowością. W ogóle Bóg w ogóle mnie chroni. Ja mam tego w ogóle świadomość, mam tego doświadczenie. Oczywiście mogę powiedzieć, że przechodzę różne etapy w swoim życiu, tak? Tak. No bo to jest wiadomo, jesteśmy ludźmi i tak dalej, tak? Ale generalnie ja nie czuję się jakaś stłamszona. W ogóle mam siłę dalej, aby w ogóle pielęgnować w ogóle to, co dostałam od Boga. W przypadku, powiedzmy, Tadzia, kiedy dostajesz słowo, że w ogóle jest w twoim życiu, w ogóle widzę w twoim życiu nauczanie, że jesteś w ogóle osobą jak gdyby objawienia, czyli połączoną ściśle w ogóle ze Słowem Bożym. Jak ja to widzę? Kenneth Hagin właśnie był takim człowiekiem, tak? Był proroczym nauczycielem. I teraz zobaczcie, przyjęcie od Boga takiego słowa, że coś takiego jest widoczne w ogóle w twoim życiu, i pójście w temacie posłuszeństwa i rozwijania się w ogóle w tym temacie, możemy w konsekwencji dotknąć w ogóle proroczego nauczyciela. Zobaczcie w ogóle, jak bardzo ważne w ogóle w tym temacie jest to rozpoznanie i pójście dalej w posłuszeństwie, prawda? Generalnie to, co oglądam, to oglądam głupoty. Oglądam bardzo dużo głupoty, czyli takiej właśnie fikcji, bo ja jestem prorokiem do narodów. Ja to często lubię też właśnie w głupi sposób odpowiedzieć. Ja mówię, jesteś prorokiem do narodów, no to zacznij coś w tym kierunku robić. Ale co? Ja mówię, nie wiem, kup bilet do Holandii, poleć w ogóle, wygłoś tam na placu jakieś w ogóle poselstwo, wróć, rzuć w ogóle na internet, daj w ogóle, niech ludzie się w ogóle z tobą zaczną w ogóle oswajać. Ho, 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 ho. Ja mówię, no ale co ho, ho, ho? No właśnie to jest moja rola. Tak. Występuje przeciwko wszelkiej głupocie, przeciwko wszelkiej religii. No właśnie nie chcę Cię zostawić w przestrzeni enigmy i fikcji, tylko chcę Cię w ogóle zachęcić do tematu w ogóle posłuszeństwa. Skoro masz taką informację od Ducha Świętego, że jesteś prorokiem do narodów, to idziemy za ciosem. Nie mam się biletu na, nie mam pieniędzy na bilet. To musimy zacząć od podstaw. Pracujesz? No to idziemy do roboty. Dokładnie. Idziemy do roboty, bo wiecie, w ogóle dotykamy takich tematów, gdzie właśnie ludzie chcą chodzić z tym Bogiem na własnych zasadach. Tak jak mi się podoba. Nauczamy w taki sposób, a w konsekwencji w ogóle potem przejdźmy do rzeczy ważniejszych. Ja mówię, ale to jakich? To jakich? W ogóle w niebie jest porządek, w ogóle Bóg to poukładana w ogóle istota. A więc jak my też chcemy wpływać na ludzi, tak? Nie będąc w ogóle poukładanymi, tak? I potem właśnie jest brak szacunku do tak zwanej perspektywy proroczej. Co to, jest, co to też jest ta perspektywa prorocza? No niestety tą perspektywę proroczą, kto ją tworzy? Ludzie proroczy. Tak. A więc w takim stanie, w jakim będą ludzie proroczy, tak będzie wyglądała ta perspektywa prorocza. Więc ja zawsze będę piła do indywidualnych ludzi. Jeśli nazwałeś się prorokiem, jeśli już jesteś tą osobą, no to w ogóle w konsekwencji musimy dojść do tematu w ogóle twojej specjalizacji. Tak. No bo inaczej to jak? Jak w ogóle, co, jak w ogóle, jak my dotkniemy w ogóle tego tematu? Czyli tam, gdzie jest w ogóle też specjalizacja, tam, gdzie jest rozpoznanie tego mandatu w ogóle od Boga, tam jest tak naprawdę ochrona. Ja pamiętam, jak
porwałam tą Biblię. Oczywiście ja doświadczyłam w emocjach swoich, zaraz pamiętam po następnego w ogóle dnia, dużej opresji na mój umysł. W ogóle wiedziałam, że wydarzyło się coś, co jest duże. Tak naprawdę, kiedy przyglądam się na to dzisiaj, był to duży gest, mówiący tak naprawdę o różnorakich w ogóle problemach, które mogły się pojawić i się pojawiły, tak? Z perspektywy nawet już tego czasu, który obserwujemy, tak? Że sama wiedza niepraktykowana jest tak naprawdę naszym w ogóle zagrożeniem i tak dalej. Ale co dalej chcę powiedzieć, że ja doświadczyłam osobistej ochrony Boga. Osobistej ochrony Boga w postaci w ogóle nawet tego, że powiedzmy jakiś tam homoseksualista, którego uczucia religijne obraziłam tym gestem, poszedł na policję, więc byłam w tym temacie przesłuchiwana i tak dalej. To była po prostu taka, wiecie, proforma w ogóle przesłuchanie mnie, ale generalnie ja mam przychylność władzy. Mam przychylność policji, tak naprawdę policja bardziej ze mną rozmawia w charakterze mojej służby, w ogóle kościoła, w ogóle nas jako nas, w ogóle jako tworu, w ogóle, tak? A nie samego w ogóle gdzieś tam porwania w ogóle Biblii. W ogóle doświadczam przychylności w ogóle Boga i doświadczam też zrozumienia, bym powiedziała, w świecie ludzi niewierzących, a opresji w ogóle, powiedzmy, bardziej ze strony tam chrześcijan, nie? Ale generalnie czuję w ogóle ochronę w ogóle jak gdyby Boga, tak? Że w ogóle to, co Bóg zleca, to Bóg, to jakby to jest to chronione w ogóle przez Boga. Także temat w ogóle tej takiej odnajdowania w ogóle specjalizacji, w ogóle wiedzenia w ogóle tego mandatu w ogóle, jaki ja mam od Boga, jest bardzo w ogóle ważny, dlatego że sporo ludzi zazwyczaj leci w ogóle za ciosem, prawda? W ogóle modlimy się tam, robimy, ja mówię, a ty to robisz? Ja mówię, nie. A dlaczego? Ja mówię, bo ja nie mam takiego mandatu od Boga. Jest bardzo ważne, żeby personalnie w ogóle rozpoznać w ogóle, do czego masz mandat w ogóle, jaka jest w ogóle twoja specjalizacja. Czy jesteś to właśnie osobą przodu, tak? Czy jesteś tylko i wyłącznie, powiedzmy, osobą, która będzie stała w ogóle z tyłu i będzie zabezpieczała w ogóle tyły. Generalnie nie chcą tego ludzie robić. Dzisiaj ludzie nakierowani są na szybkie rezultaty, prawda? Na te szybkie bycie kimś. Jest to silnie związane, chyba zawsze to będziemy mówili, że jest to silnie związane jednak z tym niskim poczuciem własnej w ogóle wartości. Tak, bo zobacz, ja na przykład, jak też siebie weryfikowałem, to i przyglądałem się swoim funkcjonowaniu, w ogóle to, co przychodziło od Boga do mojego życia, czy w ogóle jakiekolwiek słowo, ja nie zawsze chciałem, żeby to się spełniło. I teraz w wielu miejscach ludzie, którzy nie pobudują właściwych mechanizmów, stają się mimowolnymi czarownikami, dlatego że oni, żeby siebie jakby podnieść do tej rangi, chcą, żeby to słowo, które do nich przyszło, żeby ono się zamanifestowało. Tak. A to jest tylko po prostu jakaś informacja tak naprawdę do tego, żeby ona się nigdy nie zrealizowała. To jak ty nieraz miałeś taki sen odnośnie człowieka, który został tam zaatakowany i modliliśmy się, żeby to się nie wydarzyło. Tak. I teraz dla mnie te rzeczy są ważne o tyle, że będąc tym prorokiem, jeżeli to przychodzi taka informacja, ja niekoniecznie muszę powiedzieć, ok, ja miałem takie słowo, zobaczcie, mówiłem wam, że on zostanie tam zarżnięty i zobaczcie, został zarżnięty, tylko przychodzi do mnie słowo i mam to sam załatwić i będę tak naprawdę prorokiem sam dla siebie. Ja wiedziałem, tak. Zrobiłem to, co miałem zrobić i w ogóle i czuję się z tym dobrze, a jakby dalej, to niech Bóg mnie po prostu promuje w moim życiu, a nie to, że ludzie powiedzą, ok, w ogóle faktycznie no, ziściło się to, co powiedziałeś. Ja nie chcę, żeby się pewne rzeczy ziszczały. Naprawdę, w ogóle nawet kosztem tego, że ludzie mnie nie będą, nazwijmy to, szanowali, albo nie będę taki bardzo popularny, dlatego, że ja wiem, co on do mnie mówi. On powiedział do mnie, żebym zrobił jakąś konkretną rzecz, a nie to, żebym stanął i powiedzmy się i powiedział, że zobaczcie, ja nie miałem rzeczy. A ludzie właśnie próbują tymi wszystkimi rzeczami, które zaobserwowali, bo nieraz mówię, ludzie widzą moje oczy. Jesteś, zazwyczaj widzimy, bo mamy oczy. Prosta rzecz. Narodzili się z Bożego Ducha, więc ten Duch zaczął żyć w życiu człowieka i zaczął obserwować trochę innymi oczami. Trochę na inne rzeczy kieruje wzrok człowieka. Ludzie obserwują właśnie, na przykład powinni się zastanowić, ok, a dlaczego ja to widzę? Albo na przykład, ok, widzę to, ale
nie powinienem tego widzieć. W ogóle mój wzrok z powodu na przykład moich zaburzeń, moich, nie wiem, niepozałatwianych rzeczy kieruje się w jedno miejsce. Tak. A powinien kierować się w ogóle w takim innym kierunku, nie? I teraz ludzie wyciągają takie różne głupoty, bo on widzi w ogóle i to jest. Nieraz było mówione w ogóle perspektywa duchowa, w ogóle rzeczywistość duchowa to jest jedno wielkie szambo. Trzeba naprawdę umieć się w tym poruszać i jeżeli na przykład nie są położone fundamenty tego, to po pierwsze ludzie nie będą wiedzieli, co chcą robić w życiu. Nie będą chcieli zapłacić ceny. No bo zobacz, prosta rzecz. Ty mając słowo, jesteś gotowa zapłacić cenę. Tak. Że ci wyplują, tak. Że nie wiem, że będziesz miała rozprawę sądową. Tak. No bo, no sorry, to, ale innej ceny ogóle, nie zapłacisz. To tak, to w ogóle to jest ryzyko. Ale cholernie. To człowiek bierze to ryzyko na własną klatę. Tak? Ale no właśnie, teraz ludzie nie chcą brać ryzyka, w ogóle uwolnienia jakiegoś słowa, bo potem jest to dla nich bezpieczne. Bo zobacz, nawet jeśli się pomyliłem, cóż z tego? Jeżeli jestem dzieckiem w ogóle w byciu prorokiem, jestem na przykład no, prorokiem, ale dzieckiem. W drodze, tak. W drodze. Za powiedzmy lat 10 będę w całkiem innym miejscu. To nie uwłacza mi tym, że się pomyliłem, bo przychodzę do niego i mówię, ojcze, w ogóle pomyliłem się. Teraz, okej, okay, odnajduję elementy swojego błędu. No dobra, nie wyspałem się. Kurczę, no nie wiem, zawaliłem jakieś tam inne rzeczy, przerzuciło się to na to, co zobaczyłem. Źle zrobiłem. Albo pomyliłem się w czasie. Tak. Na przykład, ok, informacja prawdziwa, wywalona nie w tym momencie, co potrzeba, generalnie potem zbieramy no, z tych trupów, nie? I ok, uczymy się. Nieraz mi Duch Święty mówił, nie mów tego. Ile razy ja, kurczę, chlapnąłem językiem w ogóle i coś tam powiedziałem, no bo miałem potrzebę, nie? No i co? I potem musiałem przychodzić do niego, mówię, kurczę, niech oni to zapomną. Bo to niewłaściwy czas w ogóle i teraz to niczym nie świadczy, pomyliłem się mnóstwo razy, mnóstwo. I teraz ja chcę być wiarygodnym człowiekiem, ale wiarygodny człowiek bierze na klatę problemy w postaci błędów swoich, ale spije też i jakby chwałę. No bo to, że ty na przykład uwolniłaś coś i zmieniło to rzeczy, chwała spadnie na ciebie, tak. Ale też i no, poniesiemy na plecach w ogóle raz nasze błędy, a w większości też na przykład też nie nasze błędy, tylko coś, co niezgodnego. Zobacz, jak ja patrzę na proroków, oni zawsze byli w pewien sposób kontra. Oni nie naprawdę w niewielu miejscach prorokowali o tym, że będzie dobrze. Tak. Spodobały się wszystkie wasze projekty. No. My teraz jesteśmy z cyklu Midas. Czegokolwiek tak. Się dotkniemy, to się zamieni w złoto. Tak, a tam jest napisane, wszyscy prorokowali, że będzie dobrze, przychodzi pewien prorok na M i mówi, będzie źle. Tak. I teraz w ogóle no, wszyscy chcą go utrącić, no bo jest niespójny w ogóle z tym, co jest. No jest dobrze, w kraju jest dobrze, w ogóle wygramy i tak dalej. On mówi coś innego. No i jest problem. Jednak prorok jest w ogóle człowiekiem, który nadaje korekty. No i teraz jak nadać korektę, nie uwalniając słowa? Ja ostatnio też taką rzecz myślałem, że w ogóle jeżeli przez usta proroka nie jesteś powiedziany, tylko powiedziane jest przez inną osobę, ja nie wiem, czy to działa. Właśnie ktoś kiedyś takie mi pytanie zadał, mówi, a wiesz co, mówi, często słucham, że na przykład ktoś wyjdzie, rzekomo, że jest to prorok i on to powie i jest zero reakcji, zero jakichkolwiek, mówi, co to jest, ja mówię, najczęściej jest to związane z brakiem autorytetu. Tak. Z brakiem autorytetu. Ktoś wyjdzie, przeklnie diabła i w ogóle wiesz, wow, w ogóle przeklął diabła, nie? Tak. I ta sama, wyjdzie inna osoba, przeklnie bardziej, tak. Nie? Tak. Przeklnie bardziej, ale jakoś czujemy, że jest nieprzeklęty. Lub wyjdzie ktoś, powie poselstwo, tak? I ono osiądzie. Tak. Czujesz, że wow, w ogóle osiadło. Wyjdzie ktoś, naprodukuje się, też załóżmy ktoś, kto uważa, że jest prorokiem. Tak, tak. I to nie zostawi żadnego śladu. Jest to ściśle związane w ogóle z autorytetem człowieka, w jakim człowiek w ogóle chodzi. I to jest też powiązane z tym, co właśnie powiedzieliśmy wcześniej. Z tym w ogóle twoim mandatem, który masz od Boga, czyli z twoją specjalizacją. Jeśli nie jesteś do tego powołany, to tylko tyle, że wyjdziesz i sobie tam pogłosisz jakąś tam fajną w ogóle pogawędkę. Tak. To kiedyś tak... jak już w ogóle wchodził w tą rolę tego proroczego w ogóle nauczyciela i kiedyś tam się zawirował, jakąś tam pogadankę w ogóle wygłosił i zapytał żony swojej, jak tam? I ona właśnie powiedziała do niego, no okej, no, super pogadankę w ogóle wygłosiłeś, ale to chyba nie te buty w ogóle, które dostałeś w ogóle od Boga, nie? No pogadanka w ogóle fajna, nie? No ale no, co to? Co to w ogóle wniosło?
co to w ogóle było i co to w ogóle wniosło. Także kochani, ten temat jest bardzo ważny. Nie śpieszmy się w ogóle w tym, nie starajmy się od razu określać w ogóle tej specjalizacji, ponieważ naprawdę uważam, że ta służba jest w stanie narobić niemiłosiernego bałaganu. Ta służba jest w stanie nakręcić niemiłosiernych w ogóle głupot, wprowadzić naprawdę czary, manipulacje, ponakręcać taką koniunkturę i taką rzeczywistość, której tak naprawdę nie ma, wprowadzić Kościół w stan jakiejś w ogóle wojny, której tak naprawdę nie ma. Często możemy doświadczać, że są to w ogóle wojny, które one się tak naprawdę nie dzieją. Tak. Mi się taki przypomina przykład z naszego życia, ponieważ jak oglądam jak gdyby nakręcenie się wielu ludzi proroczych, ja nie mówię, że nie proroczych, ale ludzi, którzy są na jakimś etapie, powiedzmy, chodzenia w ogóle z Bogiem, są w drodze, tak? Oni się tak nakręcają w ogóle i sprowadzają w ogóle masę niefajnych w ogóle informacji. I mi się w ogóle przypomina Artur. W świecie, jak w ogóle byliśmy, jak Artur brał narkotyki. On się tak nakręcał, że zaczął wierzyć w to, co w ogóle mówi. Przyjęło mi się w ogóle kiedyś tak naprawdę, ćpając w ogóle w domu, dostał takiej obsesji na moim punkcie, że chodzę w ogóle i odkurzam, że ja mówię, ale w ogóle ja muszę odkurzyć mieszkanie. Mówię, a czego ty na tej podłodze szukasz? A on szukał na podłodze grudy w ogóle kokainy. Ja mówię, ale ty paznokcie już zbierasz i palisz. To, co zbierasz w ogóle już na tą butlę, to nie jest w ogóle kokaina, tylko to są paznokcie. Tak się można zafiksować. W ogóle człowiek może tak bardzo chcieć coś przeżyć, że sam to wymyśli. I uważam, że właśnie nikt takiej zdolności nie ma, jak właśnie ludzie proroczy, którzy są na niekoniecznie w ogóle jeszcze są wyklarowani, prawda? Ale tak bardzo coś chcą przeżyć, że no cholera, przeżyją to. Ściągną to, wręcz ale ściągną jasne. To na daną, powiedzmy, społeczność. Ale jasne, no zobacz, no ja chcąc wiedzieć rzeczy, no przyszły duchy wieszcze. Tak. Pamiętam taką osobę, która tak bardzo chciała w ogóle mieć społeczność z Jezusem, że wierzyła w to, że jak Jezus powiedział, że będzie pić Jego krew, to piła ludzką krew. Tak. W sensie takim, że tak się to zamanifestowało, że ona miała takie odczucia. Chodzi o to, że to są błędy. Tak. W ogóle, bo to nie ma nic wspólnego z prawdą, ani jakby to powiedzieć, nieodwołalne są dary i powołania człowieka. To jest nieodwołalne. Tylko czyli generalnie nic nie ucieknie. Nie ucieknie. W ogóle Watchman Nee powiedział kiedyś taką rzecz, że człowiek nie może przyspieszyć swojego wzrostu duchowego, może go tylko opóźnić. Tak samo jak z dziećmi. Dzieci nie da rady spowodować, że nie wiem, pchniesz na przykład nie wiem, w miesiąc i dziecko przeskoczy 4 lata rozwoju. Nie da rady tego zrobić. I teraz naszym zadaniem jest po prostu korygować delikatnie te miejsca błędów, które są w danym dniu, w danym miesiącu, w danym roku, żeby prawidłowo wyrosły. I to jest ważne, żeby ludzie wiedzieli, że nie ma sensu pchać się w miejsca, do których w ogóle nie zostali powołani. Nie ma sensu nakręcać się różnymi głupotami, że tam ktoś coś zobaczył, w ogóle, że to coś znaczy. Bo dla mnie wyznacznikiem jest tego, jakie to ma przełożenie. To, że ja coś zobaczyłem, to teraz pytanie w ogóle, zobacz, prorok. Przede wszystkim, jak prorok by się nie nazwał, najstraszniejszą jest rzeczą to, że prorok musi być prorokiem do swojego życia. Tak. I to jest, kurczę, najtrudniej chyba do zrobienia. Nie wiem, jak ty masz, ale ja generalnie w ogóle szukam jakby kierunków w moim życiu przede wszystkim. No, bo to bez sensu być tak, wiedzieć wszystko, co się dzieje na zewnątrz. Nie wiem, tam spadną bomby, nie wiem, na morze rozwalą statek i okej. A w ogóle nie widzisz porażki na przykład w swoim funkcjonowaniu, nie? Ja chciałbym, żeby w ogóle to, że ja jestem w stanie widzieć, analizować i tak dalej, zamanifestował się najpierw u mnie, zobaczyć, żeby okej, to działa. Jestem pewien tego, co widzę i teraz przekładam te rzeczy dalej. Jakby też, ponieważ to jest temat bardzo szeroki, więc nie generalizujemy, bo to nie są nauczania, nie? Nie układamy ich w postaci gdzieś tam takich konkretnych rzeczy, tylko opowiadamy o rzeczach, które gdzie ludzie popełniają błędy, bo sami też popełniliśmy, też chcieliśmy i bo zobacz, taka rzecz, to czasami przydarzają się nam różne rzeczy, różne, powiedzmy jakaś dziwna historia, nie? I teraz nie możemy jakby z tego zbagatelizować, ale czasami nie dorabiajmy do tego w ogóle jakby historii, tak? Naprawdę, w ogóle, no, wydarzyło się. Czasami różna głupia rzecz, ale to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, naprawdę żadnego po prostu. Jakby teraz tracić rzeczy, to tak jakby Jezus, ja tego nie przeczytałem u Jezusa. Chodził i się zastanawiał, czemu poszedł w lewo, a czemu poszedł w prawo.
czy, no nie wiem, potknął się w ogóle o kamień, albo po co oni przyszli, dlaczego się wydarzyło, nie wiem, z prostytutką i tak dalej. On tych rzeczy nie rozkminiał, po prostu żył. Ludzie przestają żyć, przestają zajmować się prawdziwymi historiami, tak jak Jezus w ogóle nigdy nie stracił w ogóle kierunku. On szedł na krzyż. Reszta to w ogóle tak naprawdę większego znaczenia nie miało. W ogóle on analizował tylko te rzeczy, które mogłyby go odwieść od krzyża. Jest, przychodzi Piotr i mówi coś niezgodnego w ogóle z jego planem. Następuje korekta, nie? A reszta go nie interesowała, czy on się wysikał w lewo, czy się wysikał w prawo, w ogóle, a ludzie mają taką tendencję. Dlaczego? Bo to widzą, no, mamy oczy, widzimy różne rzeczy, różne przeszkody w ogóle i nie nakręcajmy się, bo pogubimy w ogóle sedno sprawy. Zresztą ja uważam taką rzecz. Mamy określoną pojemność w ogóle umysłową, określoną pojemność w ogóle przetwarzania danych. Jeżeli zatkamy się z rzeczami, które są błędne, to w ogóle nie wejdziemy nigdy w prawidłowe miejsce. Tak. To są podstawowe błędy. Czytamy albo obserwujemy nie te rzeczy, co potrzeba i potem już nie zobaczymy rzeczy normalnych, tych prawdziwych. W ogóle to, co Bóg chce powiedzieć, na przykład okej, w ogóle nie robimy nic, na przykład, a nie rzeczy o co się robić. Tak. Przyjmować informacje i składać jako gdzieś tam puzzle. Ja wiem, że pewne informacje składają się w perspektywie czasu albo z różnych elementów. Sam wielokrotnie nie wiem w ogóle o co chodzi. Przychodzi jakaś informacja, ja nie mam pojęcia. Albo to w ogóle czasami są rzeczy naprawdę rozłożone w ogóle na lata. To w ogóle nie oznacza, że już w danym tygodniu w ogóle trzeba to złożyć w jakąś tam całą w ogóle układankę i tak dalej. Pamiętam, przytoczę tutaj pewnego człowieka, który, dzięki którego nauczaniom i książkom w ogóle kształtowała się też we mnie perspektywa prorocza. Powiedzmy, dostał słowo od Boga Tulsa. W ogóle on mówi, ale co Tulsa? I w ogóle po 17 latach, w ogóle dopiero to słowo się tak naprawdę w ogóle realizuje, w ogóle widzą jako wspólnota, on jako pastor i jako w ogóle wspólnota, widzą manifest w ogóle tego słowa, powiedzmy, powstaje tam szkoła. Ale kiedy człowiek jest niespokojny, kiedy człowiek jest nakręcony, kiedy człowiek chce widzieć natychmiastowy rezultat, kiedy człowiek właśnie boi się, że o, przyszło coś, nie zrobię teraz tym nic, to ucieknie. To w ogóle uważam, że wchodzimy w takie miejsce w ogóle głupawki. Jasne. Ściągamy na siebie rzeczy, których potem nie widzimy realizacji, tak? I jak potem jest widziana służba prorocza? Jako służba niewiarygodna. Dokładnie. No. Jako służba niewiarygodna, no bo się okazuje, że miało być tak, a teraz tego nie było. No, mówiliście, że będzie tak, gdzie to jest? Nikt tego nie sądzi w ogóle. I co? Kto to potem osądzi? Agata to potem osądzi w ogóle. Co potem zrobić jest to Agatą? No tak, ukrzyżować. Potem Agatę ukrzyżować w ogóle. Nie, no to są takie po prostu głupoty. I jakby to, co od paru już tam odcinków mówimy, to jest kwestia niskiego poczucia wartości. Tak, człowiek tak. Natychmiast chciałby być po prostu jakby doceniony kimś. I doceniony przez innych ludzi, w ogóle uwiarygodniony. I ja to, jak sobie kiedyś tam pomyślałem, mówię, w ogóle cieszę się, że w ogóle nie manifestuje się w życiu naszym to, co powiedzieliśmy, bo byśmy chyba 5 lat nie dożyli. Ile człowiek z perspektywy po prostu czasu napowiada głupot? Tak. Nie? Ile wywaliło się, ja pamiętam taką rzecz, na samym początku gdzieś tam miałem taką zajawkę, że założę kościół w Kielcach, nie? Naprawdę przyszło coś do mnie w ogóle takiego, że tam będę coś robił. Tak byłem tak. Zaemocjonowany, w ogóle, a pamiętam, a potem kościół się w Kielcach rozpadł. W ogóle nie miałem z tym nic wspólnego, ale czy informacja, jakaś informacja przeleciała, ale źle to zinterpretowałem, dołożyłem do tego emocje, chciałem być kimś, że coś zrobię, nie, że gdzieś tam po prostu coś zaistnieje i w ogóle wychodzi z tego jakaś krzywa historia, nie? Tak. A się może w ogóle okazać, że powstanie kościół, ale w ogóle gdzie indziej, tak? Jasne. Po jakim czasie? Po jakichś tam latach, nie? Jak człowiek w ogóle jest tak naprawdę w ogóle gotowy w ogóle, wiesz, i tak dalej. Jest wierny dla mnie, tak, dla mnie też w ogóle weryfikacją tego, że coś jest takie prawdziwe w ogóle od Boga, to jest to, że my jesteśmy w stanie w takim odcinku długometrażowym się o to modlić. Tak. Bo jeśli nie i puszczamy to, to znaczy, że w ogóle to takie było. Znaczy, takie. Wiesz, no generalnie to byłoby niespójne z Tobą. Ty w ogóle jesteś w stanie się modlić, powiedzmy, że Twoja służba była większa. Dlaczego? Bo to nie może być inna. Tak. To jest to, co ja patrzę w swoim życiu. Ja nie mogę być inny. W ogóle ja nie chcę być inny. Ja chcę, żeby więcej tych rzeczy było, żeby nie już jestem w miejscu takim, nie chcę, żeby to się manifestowało poprzez dowartościowanie mnie samego, tylko że wiem, że jeśli ja nie wejdę w miejsce działania, też ucierpią ludzie.
albo ludzi nie zbuduje, albo ludzi nie ostrzega, albo nie powstanie coś, co powinno. Skoro w pewien sposób Bóg nie ma planu B, a my jesteśmy jakimś elementem działania, to teraz pytanie, co powstanie, jeśli my na przykład, zresztą zobacz, napisane jest taka rzecz, że jeśli ty nie powiesz, to będziesz winien krwi. Mnie to naprawdę weryfikuje, że pomimo czasami lęków takich, że ja nie wiem, o co chodzi, jest to trudne, jest to kontra w ogóle wszystkiemu. Jeżeli ja tego na przykład, jeśli nie zareaguję, mogę być winny po prostu zabrania się jakiejś sprawy. Albo na przykład, no, nie wiem, w skrajnym przypadku nazwijmy to śmierci jakiegoś tam człowieka. Ja nie chcę tego robić. Ja nie chcę dorzucać w ogóle nieprawdziwej historii do jakiejś informacji, tylko dlatego, że się wycofałem. Ja muszę to robić, znaczy chcę, ale muszę te rzeczy uwalniać, muszę korygować, no bo cóż w życiu będę robił innego. No. Tak. Kochani, będziemy kończyć dzisiaj powolutku, także reasumując to wszystko, co powiedzieliśmy, w jakimś odcinku swojej drogi należy wiedzieć jak gdyby tak. Tą swoją w ogóle specjalizację, nie wymyślać jej, często jest to naprawdę w odległym jakimś tam, powiedzmy, terminie. Nie wiem, przyjdzie ktoś, tak jak Słowo Boże mówi, że i w proroczym wieście ktoś na ciebie nałoży ręce i on ci jakby powie o tej twojej specjalizacji, będzie to na pewno spójne z tobą, nie będzie to coś, co ci zabije, co cię przywali, co rozwali tak. W ogóle twoje życie, co spowoduje, że wiesz, no nagle, nie wiem, małżeństwo twoje przestanie w ogóle, wiesz, istnieć, wiesz, Kościół cię w ogóle nie rozpozna, nie o tym w ogóle, nie o tym w ogóle mówimy. Także dochodźmy sobie do tej dojrzałości, bądźmy coraz bardziej zdrowi, odpowiedzialni, żebyśmy byli realnym, proroczym głosem do ludzi. Dla mnie jest to bardzo ważne, dla mnie jest to bardzo istotne. Chodzi o to, aby służba prorocza, która jest związana z prorokami, tak, aby naprawdę była czymś wiarygodnym, co pokazuje w ogóle serce Boga, tak, co dokładnie. Pokazuje moc Boga, co w ogóle pokazuje w ogóle szerokość w ogóle Boga, tak, Bożą w ogóle perspektywę, różnorodność, także różnymi jesteśmy opakowaniami. Nie bierzmy w ogóle tylko przykładu z takiego opakowania, powiedzmy, które jest w ogóle gdzieś z przodu, bo taki jest w ogóle taki mandat od Boga, tak? Znajdujmy swoje, gućmy się w ogóle z tym, tak? Wielokrotnie jest to właśnie zaproszenie do takiej współpracy, okazujmy posłuszeństwo i cóż, no, życzymy kochani sukcesów. Dziękuję. Do zobaczenia.